Jesteśmy w multikinie Złote Tarasy na premierze filmu 303 Bitwa o Anglię. Zapraszam serdecznie na naszą krótką relację dzisiejszego wydarzenia. Michał Sawa, Strefa Zoologiczna. Zapraszam. Powiedz mi coś o swojej roli, którą grasz. Gram Zdzisława Kasudębskiego, pseudonim Król. Był założycielem i dowódcą, pierwszym dowódcą dywizjonu 303. Powiedz mi, interesujesz się historią II wojny światowej, może historią lotnictwa, militariami, historią II wojny światowej? Wiesz, szczerze powiedz tak, zawsze lubię historię. Teraz właściwie, wiesz, ja mieszkam w Londynie, więc wiesz, staram się o brytyjski paszport i muszę przejść taki egzamin obywatela, więc muszę studiować wszystkie te fakty związane z II wojną światową. Też jakby Anglia, jakby jak pozycja Anglii w trakcie wojny i niesamowite rzeczy się dowiaduje. Bo wiesz, bo jakby z polskiej perspektywy myśmy byli jakby uczeni różnych tam ważnych bitw, wydarzeń, ale wiesz, dużo więcej się rzeczy działo na świecie, o których naprawdę my nie wiemy, więc wiesz, druga wojna światowa jest też jakby często przedstawiana troszkę inaczej z angielskiego punktu. Czyli tak naprawdę przygotowanie się twoje do tej roli to było twoje życie codzienne, na dobrą sprawę, bo i tak uczysz się tej historii na co dzień. Wiesz co, tak, tak. Tak, tak też. Pierwszy raz gram tak naprawdę postać historyczną, więc jakby wiesz, to jest jakby nowe wyzwanie. No właśnie, no i jak wrażenia? Wiesz, ja nie widziałem filmu jeszcze, więc dopiero jesteśmy przed premierą. No tak, ale chodzi mi o tą postać historyczną. Aha. Tak, wiesz, to w ogóle inaczej jest, jak grasz jakby w kostiumie, wiesz, lata 40. Ci piloci, oni tam, wiesz, chodzili w tych takich, wiesz, kombinezonach, wiesz, to w ogóle nadaje od razu jakby innego poczucia, wiesz, postaci. No właśnie, a zapytam ciebie jako autor Strefy Zoologicznej, programu o zwierzętach. O zwierzęta w twoim życiu. Pies, kot, może inne zwierzę? Nie mam żadnych zwierząt, podróżuję dużo, więc wiesz, bardzo bym chciał mieć psa, ale to wiesz, decyzja, mam nadzieję, pewnego dnia. Na planie filmowym jakieś zwierzę się pojawiło? Nie w tym filmie, nie. W tym filmie nie. W takim razie życzę udanej premiery, niesamowitych wrażeń i udanego bankietu po premierze. Super, dzięki wielkie. Dziękuję. Jesteśmy na premierze filmu 303 Bitwa o Anglię w multikinie Złote Tarasy. Ze mną jest Adrian Zaręba. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Opowiedz mi o swojej roli. Ja wcieliłem się w postać Gabriela Horodyszcza. To jest jedna z niewielu fikcyjnych postaci występujących w naszej opowieści. To jest Polak walczący w dywizjonie 303, patriota, osoba głęboko religijna, odczuwająca tak wielki szacunek dla ludzkiego życia, że ma duży problem z odebraniem go nawet przeciwnikowi w przestworzach. To jeżeli to była postać fikcyjna, to było o wiele łatwiej ją jak gdyby interpretować na ekranie. Tak, można to powiedzieć, bo nie byłem obarczony tą odpowiedzialnością i ograniczeniami takimi formalnymi, powiedziałbym, wynikającymi z wcielania się w autentyczną postać. Interesujesz się może historią? Historią II wojny światowej, może historią lotnictwa? Interesuję się historią. W ogóle historią, tak. Generalnie okresu międzywojennego, czy to jednak historia ta wcześniejsza, może historia świata, nie tylko Polski? Właśnie to taką historią powszechną, jakbym musiał wskazać jakąś epokę, to może antyk, natomiast II wojna światowa oczywiście też jest ciekawym tematem. To powiedz mi, jak przygotowywałeś się do tej roli? Przede wszystkim zgłębiłem historię dywizjonu 303. A długo to zajęło? Poczytałem. Analizowałem scenariusz. Bardzo ważne dla mnie było takie, w miarę możliwości, jak najwiarygodniejsze przeprowadzenie tego dylematu moralnego, który ma Gabriel. No to chyba tyle. Którą scenę zapamiętasz najbardziej? Którą polecamy widzom? Scenę dzisiejszego filmu? Nie widziałem jeszcze filmu niestety. No ale grałeś. Tak. Która scena była taka najfajniejsza, która spodobała ci się najbardziej, która sprawiła ci wiele satysfakcji w odgrywaniu jej? Ja bardzo dobrze wspominam tę przygodę, jaką było granie wszystkich scen toczących się w przestworzach, tych scen batalistycznych, ponieważ to było zupełnie nowe doświadczenie. Jako autor programu Strefa Zoologiczna zapytam o zwierzęta w twoim życiu.
Nie mam obecnie żadnego zwierzęcia. No ale może lubisz, może sympatyzujesz na przykład, nie wiem, psy, koty, konie? Tak, bardzo lubię właśnie wszystkie zwierzęta. Chciałbym mieć psa, powstrzymuje mnie taki lęk przed tą odpowiedzialnością. Tak to jest. Okej, rozumiem. W takim razie życzę udanej premiery i udanego bankietu po premierze. Dzięki wielkie. Ze mną jest Filip Pławiak, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Opowiedz mi trochę o swojej roli, którą grasz w 303 Bitwie o Anglię. Gram Mirosława Fericia, jednego z pilotów dywizjonu 303. Interesowałeś się wcześniej historią, może historią II wojny światowej, historią lotnictwa polskiego, angielskiego? Mój tata jest historykiem i przyznałem się szczerze, że mimo to nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem historii, raczej skupiałem się na przedmiotach ścisłych, ale w związku z tym filmem faktycznie miałem okazję zgłębić ten temat i bardzo mnie to cieszy, bo dowiedziałem się więcej na temat bardzo ważnych kart z historii Polski i świata. I bardzo się cieszę, że ten film powstał, bo myślę, że dla wielu osób to będzie okazja, żeby ten temat zgłębić, co jest bardzo cenne. No właśnie, skoro tata jest historykiem, to jak gdyby pytanie o jak przygotowałeś się do roli, to jest niepotrzebne w tym miejscu, prawda? Bo chyba tata udzielał ci rad. Jakich najczęściej? Nie było konsultacji z tatą. Ja na początku zawsze skupiam się na scenariuszu, bo to jest baza jednak i tak ten film będzie wyglądał. Zrobiłem oczywiście research, jak najszerszy mi się udało. No i rozmowy z reżyserem, który miał olbrzymią wiedzę na ten temat i stworzyliśmy razem wspólny obraz tego bohatera. Jako autor programu Strefa Zoologiczna zapytam o zwierzęta w twoim życiu. Ja bardzo lubię zwierzęta i moja dziewczyna właśnie teraz bardzo atakuje mnie, żebyśmy mieli pieska. Jakiej rasy? Nie wiadomo, czy rasy, czy kundelka, czy ze schroniska. Myślę, że niedługo to się może zdarzyć. To Filipie, co stoi na przeszkodzie w takim razie? To jest nie wszystko, bo ja jeszcze jeżdżę konno i strasznie lubię konie. I to też chciałem powiedzieć, że to zwierzęta, no to jest jakby ważna część w moim życiu.